Inba zbożowa trwa w najlepsze, ale rząd próbuje coś z nią zrobić, bo wiecie, no, wybory, poparcie, rolnicy, ważne tematy. W tym filmie porozmawiamy sobie o przyczynach tego całego zamierzania, opowiemy o aferze z tym zbożem technicznym, przejrzymy kwestię właśnie tego zakazu, jak to wpłynie na relacje Polski z Ukrainą, z Unią Europejską, w ogóle, czy ten zakaz jest legalny tak naprawdę. No i zastanowimy się nad tym, jak to wszystko wpłynie właśnie na wybory i jakie partie zyskały na tym najwięcej, a jakie najwięcej straciły. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie nam lajka, zostawcie nam słowa, będzie nam bardzo miło, a wy będziecie widzieć nasze filmy i lećmy do materiału. A no i oczywiście dziękujemy serdecznie patronom. W weekend Polska zablokowała zboże z Ukrainy. Tak naprawdę nie tylko zboże, ale ogólnie wiele produktów rolnych i no, robimy de facto to samo co Węgrzy w tym momencie. Ale to nie jest tak, że jesteśmy odosobnieni. Coraz więcej państw z naszego regionu myśli o tym, żeby podobne regulacje wprowadzić, no bo problem z ukraińskim zbożem jest naprawdę spory. Problem jest prosty. Ukraina ma bardzo dużo zboża i to zboże jest bardzo tanie w porównaniu do europejskiego zboża, więc jeśli takie zboże pojawia się na europejskim rynku, to bardzo mocno zaniża ceny. I teraz oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, no to git, że są niskie ceny. Przecież jakby wiecie, no mamy inflację i tak dalej, ceny jedzenia lecą do góry. Tanie zboże z Ukrainy powinno te ceny obniżyć, prawda? Trochę tak, właściwie tak, znaczy powinno, chociaż często nie obniża, ale by... Co do zasady tak, tylko że mamy też drugą stronę medalu, jaką jest to, że wiecie, no mamy zboże z Ukrainy, które jest tańsze, ale to sprawia, że zboże z Polski też jest tańsze. Znaczy, że rolnicy muszą puszczać ceny, bo inaczej nie mogą go sprzedać, co wkurza rolników w sytuacji, kiedy oni też za wszystko więcej płacą. I do tego wszystkiego, no były całkiem niezłe zbiory, bo do tego polskiego zboża jest dosyć sporo, ale ukraińskiego jest więcej, bo Ukraina jest tak całkiem mocnym producentem żywności. To też zresztą jest problematyczna kwestia, która była już wcześniej. Z jednej strony, wiecie, przejmowanie ukraińskiego zboża do siebie jest problematyczne właśnie przez te ceny. Z drugiej strony, kiedy ukraińskie zboże było zablokowane w Ukrainie i nie mogło wypłynąć stamtąd, no bo wiecie, trwa tam wojna, to no, wszyscy bali się bardzo srogiego głodu na świecie, do którego naprawdę wiele osób spodziewało się, że będzie bardzo hardkorowy. Bliski Wschód, Afryka, tak naprawdę tamte miejsca bardzo mocno polegają na tym ukraińskim zbożu i ono po prostu musi być wywożone. Nie mówiąc już o tym, że Ukraina też chce wywozić swoje zboże, no bo tak z oczywistych przyczyn potrzebuje ostatnio finansów, tak większych trochę. No więc z jednej strony pojawia się interes jakichś tam polskich rolników i tak dalej, o tym zaraz. Z drugiej pojawia się interes w postaci tego, że kurczę, żeby pomóc Ukrainie wygrać wojnę i zapobiec być może głodowi na świecie, fajnie byłoby to zboże jakoś wywozić. No robiliśmy to za pomocą statków, tak? Były te wszystkie pakty z Rosją dotyczące właśnie wywozu zboża. Turcja tam się bardzo udzielała, bo dla niej to było mega ważne. No ale to nie wystarcza trochę, nie? Poza tym wiecie, jak to jest z Rosją dogadywać cokolwiek. No to tak zawsze jest takie, czy się uda na pewno to zrobić, czy wiążą się z umowy. Więc Unia Europejska w którymś momencie stwierdziła, dobra, to mamy plan, mamy sprytny plan. Weźmy, pozwólmy, żeby to zboże bez ceł i bez całej reszty mogło sobie wjeżdżać do Unii Europejskiej, ale jakby z ideą tego, że to zboże po prostu będziemy puszczać dalej w świat. W sumie niezły pomysł, będziemy sobie middlemanami. Zawsze fajnie być pośrednikiem, bo się mało robi, a zarabia dużo pieniędzy. Więc w sumie to git, a do tego to w ogóle wiecie, pomożemy z głodem na świecie, w sensie zapobieganiem głodowi na świecie. I chyba nie powinno tak bardzo wpłynąć na ceny u nas na rynku, prawda? Teoretycznie tak, tylko no nie do końca wyszło. Bo tu pojawia się afera ze zbożem technicznym. Czym jest zboże techniczne, zapytać? Zboże techniczne to jest ciekawa kwestia, bo jak się okazuje, termin zboże techniczne został wymyślony niedawno, znaczy wcześniej nie było się jak zboże techniczne, tylko zboże techniczne powstało jako właśnie pewna idea w kontekście zboża z Ukrainy, czyli nie całego zboża z Ukrainy, tylko części zboża z Ukrainy. Nie wiem, czy kojarzycie, ten moment, że wszyscy bali się o ogrzewanie, nie? I o to, jakby jak przeżyjemy zimę i tak dalej. No i w tamtym też momencie, zauważcie, mówiło się czasami o tym, że może będzie trzeba palić zbożem, nie? I wiecie, no tak kurczę, głupia sytuacja, bo z jednej strony, wiecie, tam na świecie blisko głodu i tak dalej, będziemy zbożem palić, ale w sumie, no co robić, nie? I wydaje nam się, że właśnie na przełamaniu tego miejsca i wiecie, problemu ze zbożem, pojawił się koncept zboża technicznego. Zboże techniczne miało być de facto zbożem nie do spożycia, ani przez ludzi, ani przez zwierzęta. To miało być palone dla energii. Super sprawa, znaczy super sprawa, to dziwne, trochę dziwne, ale działa. Jak można zrobić ze zboża tosty, to można też zrobić paliwo. Spoko. No więc jako, że ewidentnie wszystkim było na rękę, żeby to zboże techniczne było rzeczą, nagle losowo, no to wiecie, tak po prostu sobie przechodziło przez te kontrole i tak, no dobra, to tego zboża nie trzeba tak dokładnie badać, skoro jest techniczne, ma być spalone, nie? No to wiecie, to, że tam jest jakoś zanieczyszczone czymś, trochę nie ma znaczenia tak naprawdę, nie? Więc w sumie to wszyscy się cieszyli. No ale potem oczywiście znaleźli się ludzie, przedsiębiorcy, cwaniacy, prywaciarze, którzy stwierdzili, że wiecie, jeśli do Polski wjeżdża, prawda, zboże techniczne, i w papierach jest zboże techniczne. Tak się to techniczne zamarzę, to nagle jest zboże. A to oznacza, że można je sprzedać do młynów itd. Jak pomyśleli, tak zrobili. Zaczęli to zboże opychać do młynów i tak dalej. To zboże nie przeszło kontroli, więc trochę syf, że jest tak, wiecie, dostępne. Dużo tych firm, których to zboże kupiło do młynów i tak dalej, też zresztą zostały oszukane, nie? Bo to też nie jest tak często, że jacyś wielcy gracze ryzykują swoją możliwość przetrwania, bądź jakieś nielegalne zboże, nie? No i często też zostali oszukani. No i po prostu trochę ludzi zrobiło zamieszanie. No nie oszukujmy się, tak to wyglądało. No ale wiecie, po pierwsze mamy dużo zboża z Ukrainy, tak czy siak. Do tego wszystkiego dochodzi to techniczne zboże, które jest jeszcze w ogóle tańsze, abstrakcyjnie tańsze, bo miało iść do spa
palenia, a jest sprzedawane do tego, żeby, wiecie, robić z niego mąkę i tak dalej. Więc no, sytuacja wygląda w ten sposób, że tego zboża pojawia się na polskim rynku masa. Z czego no, nie każde jest dobrej jakości. No więc jeśli połączymy sobie ten fakt z tym, że właśnie mamy dobre zbiory w Polsce, to ceny zboża są abstrakcyjnie niskie. Ceny zboża w Ukrainie są dużo niższe niż w Polsce, niż w ogóle w Unii Europejskiej. Dlatego w normalnych warunkach mamy cła. Cła ogólnie istnieją po to, żeby chronić rodzimy rynek przed, no właśnie, zewnętrznymi jakby produktami. Unia Europejska opiera się właśnie na tym, że nie ma ceł między sobą i to jest takie w ogóle, wiecie, takie gigantyczne wzrostowe dla Polski, dla Unii Europejskiej jako całości, ale ma oczywiście swoje zagrożenia. W Unii Europejskiej na przykład przez to muszą istnieć te wszystkie takie jakby parametry dotyczące żywności. Znaczy, że wiecie, nie możesz sobie wyprodukować tyle jedzenia, ile chcesz jako każde państwo, bo byłoby go tak dużo, że stałoby się tak nieopłacalne produkowanie go, że wszyscy przestaliby produkować i nagle obudzilibyśmy się bez jedzenia. Bo to jest w ogóle cała idea, bo ktoś może powiedzieć, wolny rynek, jakby jak jest tańsze zboże z Ukrainy, to płacimy za nie mniej. Git, wolny rynek zweryfikował. No, jest to jakieś podejście, tylko po pierwsze, jeśli to będzie podejście i wiecie, przestanie istnieć polskie rolnictwo i zboże, no to co jak nagle, nie wiem, Ukraina przestanie je wysyłać, bo stanie się cokolwiek innego. W sensie ogólnie jakby, ogólnie państwa lubią robić jedzenie u siebie też tak, żeby nie być zależnym w 100% od innych państw, jest to całkiem racjonalne. A po drugie, też nie do końca wolny rynek, no bo wiecie, Polska jest taki na przykład Unii Europejskiej i ma jakieś określone rzeczy dotyczące tego, ile może nawozów używać, ile jakichś tam pestycydów i tak dalej, i tak dalej. W Ukrainie tego nie ma. No to nie jest jakby taka równa konkurencja. I zanim ktoś rzuci, no tak, dlatego byśmy wyjść z Unii Europejskiej, no to przypominamy znowu, w tej Unii to właśnie trochę o to chodzi, że nie musimy aż tyle produkować, bo wszyscy produkują, tego zboża wystarcza, tylko po prostu nagle jak się pojawia znikąd zboże z Ukrainy w takich ilościach, no to zaburza te proporcje, które zostały stworzone. I teraz przechodzimy tak naprawdę do wydarzeń z ostatniego czasu, bo mamy to tanie zboże. Ceny zboża w ogóle spadły, w ogóle wielu produktów rolnych spadły. Ceny ogólnie wszystkiego idą do góry, czyli rolnicy mniej zarobią, a do tego wszystkiego, no, muszą więcej wydawać. Więc jak można się domyślić, rolnicy nie byli najbardziej zachwyceni, więc zaczęli, no, się bulwersować coraz bardziej. No i PiS próbował coś z tym zrobić. Najpierw obiecywał dopłaty, średnio coś dało. Trzeba było potem wywalić ministra rolnictwa i rozwoju wsi, też nie pomogło. I wiecie, robicie takie małe rzeczy, nic nie dają, a to są rolnicy. Rolnicy są ważną grupą społeczną w Polsce w kontekście wyborów, dlatego że to oni dają władzę PiS-owi. Więc jeśli macie partię władzy, która chce wygrać wybory, chce się utrzymać za wszelką cenę i macie ich jedną z głównych grup elektoratu, która jest na nich wkurzona na maksa, no to trzeba było zacząć podejmować kroki coraz szybciej i drastyczniej. Narracja o tym, że chciwe firmy, i to w ogóle lekko powiązane z opozycją, są odpowiedzialne za cały ten kryzys, nikogo nie przekonała. Tak, nawet jeśli jest prawdziwa, to nie ma znaczenia dla, jakby wiecie, elektoratu, nie? Oni chcą, żeby coś zostało z tym zrobione. A wiecie, zboże w silosach leży, wybory niedługo, no lecimy, trudno, trzeba podjąć ciężkie decyzje. W weekend taka ciężka decyzja padła. Wbrew tak naprawdę unijnemu prawu, co też trzeba sobie otwarcie powiedzieć o tym zaraz, podjęto decyzję o tym, że wstrzymujemy transport produktów rolnych w ogóle z Ukrainy do Polski. To jest konkretna lista tych produktów, ale to bardzo dużo produktów. Kaczyński, żeby zrobić wszystko z przytupem, wychodzi na konwencję w ogóle dla rolników, tak, że ciężka sytuacja na wsi i tak dalej i tłumaczy, że słuchajcie, no jest przypał, my chcemy pomagać Ukrainie, to jest oczywiste, my jesteśmy w ogóle najbardziej z Ukrainą, ale my po prostu, no musimy to wprowadzić, musimy to ograniczyć, no bo to jest na rękę nam, wiadomo, tak, w sensie, no bo musimy to zrobić. To jest też na rękę Ukrainie, bo... Czemu to jest na rękę Ukrainie? Dlatego, że przecież najgorszym dla Ukrainy by było, gdyby u nas był kryzys. Więc... to jest też na rękę Ukrainie i ogólnie to jest super, więc... To wystąpienie pokazuje nam po pierwsze, że rolnicy i cała ta sytuacja jest naprawdę ważna dla PiS-u i nie dziwi nas to. Po drugie, że kurde, no ten fikołek z tą Ukrainą dla jasności, bo my rozumiemy, że oni musieli to zrobić. Nas to nie dziwi, ale próba zagrania tego pod to, że to jest dla dobra Ukrainy... taka, wiecie. Znaczy, my też rozumiemy, w jakiej są sytuacji, nie? No bo jeśli robicie od tak dawna narrację, że trzeba pomagać Ukrainie za wszelką cenę, a potem wchodzicie i mówicie, dobra, wiecie, tej nie możemy zapłacić, no to trzeba jakoś to próbować chociaż ograć, nie? Żeby wyglądać jednak na takich stabilnych politycznie. Przy czym to nie ma znaczenia, bo i tak elektorat jest zachwycony prawdopodobnie, więc jakby to, wiecie, to jest tak bardziej, no, takie PR-owe zagranie czysto, które chyba nie ma żadnego znaczenia. No, Ukraina z kolei ewidentnie nie jest zachwycona, jednak nie udało się przekonać Ukrainy, że jest dobrze, bo oni tak wychodzą z taką narracją, ej mordeczki, bo wiecie, to jest ważne, żebyśmy to zboże przesyłali. W sensie my czajemy, że jest problem, my bardzo nie pomożemy w rozwiązaniu jakichś takich, wiecie, właśnie tych wszystkich rzeczy, które się stały z tym technicznym i tak dalej, jakieś śledztwa porobimy, ale weźcie nam, nie pozwalajcie tego przewozić, proszę, w sensie umówmy się jakieś, porozmawiajmy, nie róbcie tak, co? To jest mocna narracja Ukrainy, bo oczywistym jest, że przecież ona nie może się wkurzyć na Polskę, nie, no bo w sensie, no nie może tego zrobić, jesteśmy prawie jednym z najważniejszych sojuszników, o ile nie top 3 najważniejszym, a poza tym, no też wiecie, no tutaj za dużo już zostało wylane tej miłości wzajemnej między Ukrainą a Polską, żeby teraz, wiecie, zacząć się kłócić, więc oni wychodzą z takiego założenia bardziej, no wiecie, w sensie, my rozumiemy, oczywiście, my też nie chcemy, żebyście mieli kryzys, ale kurde, bo my, wiecie, ta wojna, więc no, i
trochę niezręcznie się robi. A na to wszystko jeszcze dochodzi Unia Europejska. I tu nie chodzi o to, że Unia Europejska teraz będzie coś tam Polskę karać i tak dalej, bo to jest możliwe, ale my nie podejrzewamy, że to zrobią. Wydaje nam się, że akurat w tej kwestii Unia Europejska będzie przymykała oko na to, co Polska robi i w ogóle to, co będą robiły państwa regionu, bo ono wie, że nie mogą sobie one na to pozwolić. Ale jest inny problem, bo widzicie, no ten zakaz oznacza, że w praktyce jak będzie przyjeżdżało zboże z Ukrainy do Polski, no to po prostu na granicy ktoś powie, no nie wpuszczamy, no nie wolno. Tylko że wiecie, ktoś za to zboże zapłaci, ktoś to zboże wysłał i tak dalej. No i teraz ta osoba idzie sobie do sądu i mówi, no dzień dobry, bo tutaj jest tak w Unii Europejskiej zapisane prawo, że ja mogę to zboże wysłać, a mnie w Polsce z nim nie wpuścili. Czyli oni mieli prawo, to proszę mi oddać pieniądze i w ogóle ja chcę więcej pieniędzy, bo chcę jeszcze jakby wiecie, pokrycie kosztów i karajmy Polskę. No i wiecie, sąd jako sąd musi powiedzieć, no tak, no bo w sumie w prawie jest, że musieli wpuścić, a nie wpuścili, no to złamali prawo, no to tak, to muszą ci zapłacić. Więc jakby bez znaczenia ta Unia Europejska, po prostu będzie dużo prywatnych pozwów, bo to dalej nie jest legalne, mimo tego, że Polska to robi, mimo tego, że Węgry to robią. To nie są dwa najlepsze przykłady. Mimo że inne państwa myślą, żeby to robić, to wiecie, w sensie czaić o co chodzi. Czy tego wszystkiego dałoby się uniknąć, zatwierdzić tą sprawę wcześniej z Unią Europejską? Oczywiście, żeby się dało. Ale z drugiej strony rozumiemy też sytuację, w której znalazł się PiS, w kontekście tego, że no właśnie ciężko tak tu poobracać tymi wszystkimi rzeczami, żeby jednocześnie być, że pro Ukraina, a jednocześnie to zboże to tak średnio u nas. A na to wszystko brać na siebie jeszcze potencjalny głód na świecie. To jest duży ciężar, my to przyjmujemy. Więc jest całkiem ciekawie z tym zbożem. Jak to wpłynie na politykę, moi drodzy? PiS zdecydowanie na tym traci, w sensie teraz, wiecie, podejmuje paniczne, szybkie ruchy, żeby odzyskiwać, ale no, jednak pewien niesmak u rolników pozostanie i to może mieć wpływ na wybory, to naprawdę może mieć duży wpływ na wybory. Oczywiście zobaczymy, jak to będą rozgrywali dalej, bo może szybko uspokoją sytuację, ona jakoś wróci do porządku dziennego. Kaczyński już tam zapowiada, że będzie jakaś minimalna cena za zboże, 1400 zł za tonę, więc no wiecie, będzie tu jakieś próby ewidentnie tego, żeby coś zrobić. Zobaczymy, ale PiS zdecydowanie nie postawił się w najlepszej sytuacji i zareagował trochę późno, a do tego wszystkiego no, stoi w, wiecie, między młotem a kowadłem w postaci no, swoich wyborców, a też tego, że Ukraina i trzeba im pomagać. Punkty szybkości chyba należą się Konfie w tym wszystkim, bo wydaje nam się, że Konfa jako pierwsza podnosiła ten temat tak głośno i tak wyraźnie. Może można by się tutaj zastanawiać między nimi Agrounią, ale Agrounia ma dużo mniejszą siłę przebicia, więc nawet jeśli to Konfa zgarnia te punkty. I to pewnie jest to, o czym wszyscy rozmawiali a propos tego ich wzrostu na wsiach, czy w ogóle jakby w mniejszych miejscowościach i tak dalej. Prawdopodobnie jest to połączone, więc punkty szybkości w tym wypadku idą do Konfederacji. Chociaż bardzo szybko także zareagował PSL, co tutaj jest jakby na plus dla nich. Oni faktycznie trochę w ramach tej swojej zmiany na bardziej konserwatywną, o której mówiliśmy w ostatnim filmie, faktycznie też coś zagrali, coś tu robią, więc małe punkty też dla PSL-u. Agrounia teoretycznie idealny temat dla nich, ale oni są po prostu za mali, żeby się przebić ze swoim przekazem i tak naprawdę no to była zbyt mainstreamowa rzecz, w którą za mała partia próbowała wejść, żeby coś na tym ugrać, więc nie wydaje nam się, żeby jakoś super na tym zyskali, ale na pewno nie stracili. Reszta opozycji jako opozycji, w naszej opinii w sumie oni chyba nie chcą tego dotykać i my się nie dziwimy, bo z jednej strony to bardzo dużo jest do stracenia narracją o tym, że nie, PiS łamie prawo, nie powinien tutaj tego zboża zakazywać, to może być przypał, jakby opozycja w to poszła, bardzo duży dla opozycji i my byśmy nie polecali. Okej, nie odzywają się w tą stronę. A z drugiej strony, no też ciężko, wiecie, za bardzo chwalić PiS, wchodzić na rację Konfederacji i tak dalej, więc tak opozycja trochę milczy z tym tematem. Z jednej strony słusznie, z drugiej strony prawda jest taka, że to jest kolejny temat, w którym opozycja milczy, bo jest trochę niezręcznej sytuacji, nie wie jak go rozgrywać. My rozumiemy, że to jest znowu ciężki temat dla opozycji, ale no wiecie, no wyborów się nie wygrywa na łatwych tematach, tylko trzeba ogrywać też ciężkie. I na koniec, to wszystko pokazuje nam jeden problem w ogóle dla Polski politycznej i tak dalej, mianowicie, a co jak Ukraina dołączy w końcu do Unii Europejskiej, albo po prostu jakoś będziemy zmienili umowy na poziomie handlu i tak dalej. Wiecie, Ukraina to w ogóle byłaby w stanie sama wyżywić całą Europę, więc jeśli dla Polski to już jest problem i teraz nie twierdzimy, że wiecie, że jakby to jest jakby łatwe do rozwiązania, ale jeśli dla Polski już problem jest to, że tego zboża jest trochę więcej od Ukrainy, właściwie dla całej Unii jest to problemem, to może trzeba by zacząć myśleć nad rozwiązaniami już teraz, żeby za te x lat, jak to się wydarzy, to żeby tego problemu nie było? Myślenie na przyszłość? Polska? Nie sądzę. Ale ej! Zobaczymy. A żeby zobaczyć, czy Polska coś z tym robi, albo czy świat coś z tym robi, albo co się w ogóle dzieje w polskiej i zagranicznej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, będzie nam bardzo miło, a wy będziecie widzieć nasze filmy. To jest nasz Instagram, serdecznie go polecamy. Tu jest nasz Instagram, to jest nasz inny film, jego też serdecznie polecamy. Serdecznie dziękujemy naszym patronom i zachęcamy do zerknięcia w naszego Patronite'a i staramy się starać dla was. Szybko, cześć!